Witam Państwa w magazynie Kulturogrady. Tak jak obiecaliśmy przed tygodniem, dziś przenosimy się do Domu Kultury pod Lipami, gdzie na wystawie można oglądać pracę Dawida Marszewskiego. Wystawa zatytułowana jest Obrazy żydowskie i nawiązuje do Holokaustu. Zapraszam na spotkanie z autorem obrazów. Ten temat zrodził się w momencie takiego powrotu mojego do czasów dzieciństwa, a dokładnie do jednego miejsca, które bardzo silnie jakoś zapisało się w mojej pamięci dzieciństwa, a dokładnie do Chełna. Pochodzę z Koła i Chełno jest oddalone około 5 km od mojego rodzinnego miasta i w dzieciństwie pamiętam wycieczki rodzinne do tego miejsca, żeby pozwiedzać, pochodzić. Pamiętam też także sformułowanie z tamtego czasu, że z tego lasu nie wolno jeść grzybów, że jedziemy na grzyby, ale wszędzie, ale nie do tego lasu. I jakoś tak nieświadomy, dlaczego, taki trochę zagubiony w tym miejscu, traktowałem to jako jakieś kolejne miejsce do zwiedzania czy do chodzenia. I to miejsce powróciło do mnie jakiś czas temu, kiedy przejeżdżałem przez ten las i nagle wszystko odżyło i nagle to miejsce zaczęło do mnie przemawiać, do mnie mówić. I stąd zrodził się ten cykl, którym teraz się zajmuję, czyli tematem Holokaustu, bo w Chełmie był pierwszy obóz zagłady na ziemiach polskich. I głównie tym miejscem są jakby te obrazy inspirowane, ale także rozszerzam je coraz bardziej, wychodzę w inne miejsca, pojawiają się tutaj obrazy z Jerozolimy, zagubiona Maceba Strzciela. Każdy obraz jest inny, każdy obraz jest inspirowany jakąś inną emocją czy jakimś innym wspomnieniem, czasami przeczytaną relacją z książki, czy po prostu doświadczeniem odwiedzonego miejsca, doświadczeniem obozów w Auschwitz czy w innych miejscach w Polsce. No jest to trudna tematyka. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy jakiś czas temu sięgnąłem po taką relację jednego z byłych więźniów, któremu udało się uciec, padał przez 2 tygodnie następne, no nie mogłem patrzeć na te obrazy, nie mogłem jakoś ruszyć dalej. I po takim momencie oswajania się z tą tematyką, zaprzyjaźniania, użyję takiego słowa, zacząłem wchodzić w to coraz bardziej i szukać też jakichś swoich korzeni, szukać tego, czego w tym momencie w Polsce nie ma, czyli kultury żydowskiej.
chcę z moich obrazów tworzyć pomniki historii. Nie chcę, żeby one były tylko upamiętnieniem, ale także chcę się w ten sposób wyrażać na aktualne tematy. Czyli głównie też gdzieś w pobliżu krąży temat antysemityzmu. Jednym z takich obrazów jest obraz pod tytułem Sprzedam gruzy, Chełmno. I to właśnie związane jest z tym miejscem i z taką ciekawą historią, gdy chodziłem po tej wiosce, po okolicznych polach, na jednym z pól znalazłem takie wysypisko gruzu, bardzo silnie działającego, z taką właśnie karteczką Sprzedam gruz. I to od razu wzbudziło we mnie takie dodatkowe jakieś konotacje. Gruz plus to miejsce niesamowicie jakby zaczęły uruchamiać moją wyobraźnię i być może nie pochodzą z tego miejsca akurat, z obozu, ale sam kontekst tego miejsca jakoś we mnie, na mnie mocno wywarł jakieś wrażenie. Na pewno widzę jakieś zainteresowanie tą tematyką. Też spotykam się troszeczkę z takim poglądem, który dziś funkcjonuje obecnie w sztuce współczesnej, że temat Holokaustu jest takim tematem bardzo łatwym, aby się wypromować. Dziś krąży w tym koniunkturalizm, czy jakaś chęć szybkiej sławy przez zszokowanie, przez jakąś kontrowersję. No ja nie idę w tą stronę, idę bardziej w stronę jakiegoś wyciszenia, w stronę jakiegoś delikatnego komunikatu. I spotykam się z bardzo ciekawymi komentarzami, z bardzo ciekawymi uwagami i myślę, że te obrazy jakoś działają. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj, a w kolejnym wydaniu magazynu Kulturogrady zaprosimy Państwa na relację z koncertu kolęd, jaki miał miejsce w kościele na osiedlu kosmonautów. Zapraszamy!